Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars The Old Republic klasu Jedi Knight. Jak oglądaliście w poprzednim odcinku, działaliśmy tutaj na Koreli, gdzie pomagamy dla Republiki w przejęciu zapewne tej planety. Ale zanim zaczniemy grać dalej, to na początku parę ogłoszeń parafialnych. Otóż tak, dziękuję bardzo serdecznie za rady od Tryta. Tak, dobrze przeczytałem? Tryt, tak, dobra. Dzięki wielkie za wszystko, co tam napisałeś w komentarzach. No i posłuchałem się, generalnie kupiłem sobie subskrypcję, jak widzicie tutaj pasek się nam trochę zmienił. Wcześniej w WoWie miałem jeszcze więcej quickslotów i w ogóle nie mamy też limitu doświadczenia. Można na przykład sobie zrobić większy jeszcze ekwipunek. I generalnie to mi zostanie, nawet jak przestanę płacić subskrypcję, z tego co mi się wydaje, także bardzo, bardzo spoko. Generalnie to też podobno, znaczy no, tak na pewno jest wykonywanie tych misji, które teraz robimy na Koreli i na Wosie, wcześniej które robiliśmy, one jednak nie dawały tyle doświadczenia, ile by dawały misje na przykład Ilum i tak dalej. I też warto przejść dwa pierwsze dodatki przed kolejnymi, bo wtedy się przynoszą interakcje z postaciami, także to też to sobie zrobimy. No i generalnie, ogólnie dziękuję właśnie za te rady. I postanowiłem, że zrobimy to w ten sposób, że teraz, jako że już wróciłem do tego Jedi Knight, to żeby tutaj nie żonglować tymi seriami, to skończymy sobie tak czy siak wszystkie misje na Koreli, bo chciałbym je sobie przejść. Później zrobimy wszystko na pewno do dodatku Rise of the Hat Cartel, co będziemy mieli dostępne. I wtedy podejmę jeszcze decyzję, wy mi możecie w tym pomóc, czy zaczynamy sobie kolejną klasę, tak żeby przejść jednak wszystkie, bo właśnie o tym nie powiedziałem, to jest najważniejsze. Czemu mam dwa razy do Romanek? Nie wiem. W każdym razie, zanim przejdziemy sobie dodatki Knights of the Fallen Empire i ten drugi, który jest jeszcze potem, to wpierw przejdziemy sobie wszystkie inne klasy. Taką decyzję już podjąłem na 100%, tylko od was będzie zależeć to, czy chcecie, żebyśmy teraz pocisnęli Jedi Knighta i zrobili dodatki, czy wolicie, żebym zaczął kolejną klasę. Nie wiem szczerze jaką. Wydaje mi się, że Sith Warriora fajnie byłoby zrobić. I w końcu byśmy być może zagrali postacią stricte złą. Czyli będziemy po prostu no typowym Sithem, który będzie podejmować same takie no Sithowe rzeczy. Bo jakby w Agencie Imperium to fajnie to było zrobione, bo jakby miało to taki trochę sens, wiecie, że po prostu ktoś tak się urodził w Imperium, Imperium jest dla niego samym życiem, został tym agentem, ale nie jest jakiś taki zindoktrynowany ideologią Sithów i nie jest też właśnie jakimś użytkownikiem ciemnej strony mocy, gdzie ta ciemna strona go pochłania. Bo w przypadku Sitha, no wybieranie dobrych decyzji trochę byłoby dziwne, chociaż zrobiłem to niby konsularem. No ale myślę, że właśnie no w końcu trzeba by zrobić jakąś serię, gdzie gramy stricte złą postacią. Bardzo źle się z tym będę czuć, ale będę chciał to no, zrobić. Także najprawdopodobniej byłby to właśnie Sith Warrior. Ewentualnie moglibyśmy, żeby ciągle nie być po ciemnej stronie, to moglibyśmy zrobić albo Bounty Huntera, albo Troopera. Z tego co słyszałem, to historia Troopera jest najgorsza, także to mi się najmniej chce robić. Także coś myślę, że to może być gdzieś tam na końcu, zobaczymy. Także no, dajcie mi znać w komentarzach, czy wolicie, żeby najpierw były dodatki Jedi Knightem, czy żebyśmy sobie robili inne klasy. Już w innych klasach nie będziemy później robić dodatków. Przejdziemy je sobie raz po jasnej, po ciemnej stronie mocy. Na pewno przejdziemy je jako Jedi Knight po jasnej stronie, bo tu będę chciał później robić... wszystkie inne rzeczy. Tam też mam wizję jakiegoś questa głównego jeszcze do przyjęcia, za chwilę to zobaczymy. W każdym razie, jeśli chodzi, oddajmy questa pobocznego, a później zobaczymy co dalej. I don't believe it. I didn't think anyone could stop that factory from blowing sky high. That was a hell of a risk and a whole lot of people owe you their lives. This isn't the last time the Empire's plans will threaten innocent lives. Oh, we'll be ready. Protecting these people is my job, and I aim to do it. Be safe out there.
Okej, okay, dobra, także to szybka, szybka akcja. Aha, to jest flashpoint, dobra, to nieważne. Chociaż być może tego flashpointa zrobimy, bo chyba też o tym Tred pisał właśnie, że ta dyrektywa siódma to jest flashpoint. No jak widać jest on fabularny, także dobrze jest go zrobić przed. Zrobimy go sobie jak najbardziej. W sumie mógłbym go... Wiecie co, ja go sobie aktywuję, żebym miał go w questlogu, żebym o nim nie zapomniał. Good day, gentle being. My employer has requested a brief conversation with you. Please hold. Master Jedi, I can't believe I'm speaking to someone who's faced the Emperor himself. I'm Director Rigel, Strategic Information Service. We need your help. Four Republic colonies have been wiped out in less than 4 days. Men, women, children, animals. Nothing was left alive. Was the Empire behind these killings? No, it wasn't the Empire. I saw the colonies. Afterward, everything looked normal, except for neat little piles of ashes every few meters. Thousands of them. All those people were burned to cinders by their own droids. And that was just the beginning. What do you mean, just the beginning? The droids were reprogrammed to hate their masters. This wasn't the first time it's happened either, but it's certainly the worst. We've traced the sabotage to a group of renegade droids called Directive 7. They're planning to wipe out every living thing in the galaxy. Ciekawe. How can we stop these renegades before anyone else is hurt? We can hit them before they have a chance to put their plan into action. The Navy is assembling a strike team as we speak. We need someone on the ground we can absolutely count on to get the job done. We need you. A threat this big is too much to ignore. Count me in. The operation will be launching from the fleet. Come to the coordinates the droid gives you, and I'll brief you on the details. And please hurry. Here is the data you've requested. I hope you've enjoyed your conversation. Good day, gentle being. Dobra, czyli mam udać się do floty. Ale to zrobimy sobie gdzieś tam później, po zakończeniu tych wszystkich rzeczy jeszcze na planetach. Teraz tak, aha, dobra, tam nie ma pewnie żadnej szybkiej podróży, czyli musimy tam niestety przejechać w tamto miejsce. Pytanie, czy tędy dojedziemy. Jest szansa, że tutaj jest przejście, jest szansa, że tutaj przejścia nie ma. No nic, pojedźmy, zobaczmy w takim rozrachunku. I też właśnie nie pamiętam, czy to miałem zrobić przed Ilum. Chyba tak, to jest chyba jakby na osi czasu przed Ilum. Także to pewnie będzie pierwsza rzecz, jaką sobie zrobimy, jak już sobie tutaj skończymy wszystko na Corellii, bo wydaje mi się, że Corellia to już jest ostatnio, co tam zostało, a nawet jak na innych planetach coś by jeszcze było, no to jako, że nie mam tego w questlogu, to nie chce mi się po planetach biegać i tego szukać, także no. A i by the way, też Tryt napisał, że gdzieś w Legacy... nie, to jak to się Legacy włączało? Pod Y, okej. Okay. A da się kupić jakąś umiejkę, żeby wracać szybko na statek, tylko nie wiem gdzie. W sensie nie wiem, co tutaj. Chyba tak, tylko mówię, nie wiem gdzie. Tu w ogóle da się tu się da scrollować. Fuck. Dobra, później sobie to popatrzymy, na razie jedźmy. Jedźmy do celu, bo tak jechać i czytać to trochę nie bardzo, chociaż może. Chwila, dobra. Zobaczymy, które to będzie. Jakaś prosta. To nie. Field mail. O! To ciekawe. Maile można czytać blisko. Za 50 tysięcy. Okej. Okay. Jakiś cargo hold. Okej. Okay. Zmiana dyscyplin. Aha, to chyba, bo są to jakby dwie opcje bycia Jedi Knightem i każdą inną klasą i one tam albo bardziej tank, albo bardziej DPS. Wow, ciekawe rzeczy. Jestem ciekaw, czy to było do kupienia wcześniej? Tylko ja nie zauważyłem, że tam jest scrollbar, czy to się odblokowało po tym, jak kupiłem sobie subskrypcję? Dobre pytanie, nie wiem. W każdym razie, jesteśmy na miejscu. Mamy tutaj otworzyć jakiś skarbiec, nie wiem za bardzo... Znaczy nie pamiętam za bardzo, jaki był do tego build-up fabularny. Także nie wiem w sumie do końca, po co tutaj jesteśmy. Chyba mamy, no, powstrzymać Imperium, jak to zawsze. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, cholera. Chyba sobie nie przypomnę do momentu pewnie, kiedy
Być może tego nie zobaczę. No nic. W ogóle mamy aż 40 przeciwników pokonać, czyli ta lokacja wcale taka mała nie jest. Ewentualnie będzie dużo słabych grupek, ale raczej w to wątpię. Bardziej ta pierwsza opcja. Tutaj się podejrzewam, zdarzy, że po prostu jest to duża lokacja. Chociaż tutaj niby jakaś taka grupa 5 przeciwników aż słabych, także no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie przebijajmy się przez nich jak najszybciej. I za chwilę, mam nadzieję, dojdziemy do waszego questa. Okej. Au. To mnie odrzucił spieprzać ode mnie z takimi rzeczami. Także no, podsumowując jeszcze moje wcześniejsze gadanie, dajcie znać, co chcecie na dodatki czy nową klasę, a jeżeli chcecie nową klasę, to jaką nową klasę i jeżeli byśmy... jakie wybory podejmować. Bo ja równie dobrze mogę zagrać Seed Warriorem, który będzie bardzo spokojny i bardzo dobry. Nie ma problemu. Tylko jedno zastrzeżenie, po jasnej stronie mocy gramy po jasnej stronie mocy. Ewentualnie Bounty Hunterem mogę zagrać neutralnie, z nastawieniem na bardziej dobre wybory, w sensie, wiecie, if you pay me, I will do everything for you, no nie? Coś w tym stylu. Chociaż raczej dla Imperium byśmy nie chcieli pracować. Ale generalnie, no, za kredyty dałoby się dogadać z nami. To takie coś jeszcze też mogę zrobić jak najbardziej. Podejrzewam, że tak się da, chociaż tego nie wiem w sumie. Dobra, użyjmy sobie tego, czemu nie? Wow, jaka duża grupa. No, przyjmuję, czy jednak tutaj są duże grupy, czyli tej misji bonusowej aż tak ciężko, podejrzewam, nie będzie zrobić. Okej. Okay. Ała, ty gnoju. Jest trudno. Troszkę ma w ogóle szybciej zdobywa się doświadczenie, jak się ma premium. W sumie to nie jestem pewien. Aj, dobrze by było. Aktywować sobie. Mam jeszcze plusy do doświadczenia, których nie mam wykorzystanych. Także sobie to od razu weźmiemy. Chociaż teraz to już nie jest takie ważne, bo teraz już jakby moim celem nie jest jak najszybsze odblokowanie dodatków. Także no. Ale zobaczymy. Chyba już tak, już ten skarbiec, ta krypta jest niedaleko. Ale podejrzewam, że i tak będziemy musieli gdzieś głębiej w tą placówkę wejść, bo dopiero połowę misji bonusowej zrobiliśmy. Także tutaj jeszcze na pewno jest sporo rzeczy, w tej lokacji się będzie działo. Ale to zobaczymy sobie za chwilę. Też dzisiaj wchodzi jakiś nowy patch do gry. Chyba jakiś tylko poprawkowy, bo będzie później maintenance. Także nagram ci tylko dwa odcinki max, bo później mi serwery wyłączą. W każdym razie otwórzmy ten skarbiec i zobaczmy. A, dobra, już mi się przypomniało. Generalnie to mają tutaj chyba jakąś technologię, która może... Nie, ale to było wcześniej chyba, że tam zabijała wszystkie żywe istoty. Kurczę, nie pamiętam, po co my tu jesteśmy. No ale dobra. Drzwi się otwarły. Także idziemy. Mamy znaleźć pana Wranika. Na pewno dostaliśmy tutaj cynka od jednego z senatorów, czy no, kogoś tam u władzy na Corellii, który nie do końca jest zadowolony z tego, że Imperium przejęło władzę. Ale właśnie nie pamiętam, co to był za cynk, w sensie czego on dotyczył. Na pewno staramy się powstrzymać jakiś złowieszczy plan, tylko no kurde, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, co to był za złowieszczy plan. Okej, okay, lecimy dalej. W takim rozrachunku. Okej, okay, umierajcie, panowie. Tak w miarę szybko, poużywajmy tych trochę niestandardowych bardziej niejek. Okej. Okay. Dobra. Super, i teraz ty. Okej. Okay. Dobra. I kolejne grupy oczywiście przed nami. Czy też poużywajmy, co tam się da w otoczeniu. I teraz powalmy w nich jak najmocniej. Okej. Okay. W sumie tego silniejszego trzeba było być może sfokusować w pierwszej kolejności, ale to nic. Okej, okay, rzućmy w niego mieczami, poużywajmy ogólnie jakichś różnych ataków, żeby tym trochę żonglować i różny damage zadawać. Okej. Okay. Dobra. Teraz tego pana, tamtego już pokonała Kira, super. I kolejna duża grupa przed nami. Daleko jeszcze? Nie, już praktycznie jesteśmy. Bo musimy przejść gdzieś tam górą, czyli musimy pójść tam pewnie przed siebie, tak czy siak. Nie ominiemy tamtej następnej grupy przeciwników niestety. A, umieraj. Okej. Okay. Ostatni z tej grupy.
Dobra. Jeszcze piątkę mamy zabić przeciwników do misji bonusowej. Mam nadzieję, że starczy ich, bo tam wcześniej nie wybiłem wszystkich. Ale podejrzewam, że raczej tak. Okej, teraz ten pan. Tego ataku za bardzo nie używam, także może spróbujmy, zobaczymy. Już no, ciężko mi tutaj zobaczyć, naprawdę ile on obrażeń zadał. Ale mam nadzieję, że dużo. Okej. Teraz ty tutaj. Dobra. Zobaczmy mapę. Okej. No, na szczęście to przeciwnicy. Być może nawet nie muszę tych zabijać, żeby zrobić misję bonusową. O właśnie, bo tutaj mamy kolejną grupę. I ona mi już bardziej bezpośrednio stoi na drodze. Także zdecydowanie bardziej warto tutaj sobie ich pokonać niż nie tamtych jeszcze. Wódz niepotrzebnie. Okej. Także za chwilę misja bonusowa już. I mam 55 level, zdecydowanie szybciej się teraz leveluję. Także wbiłem ten 60 level, podejrzewam, bardzo, bardzo szybko. No ale spoko, mi pasuje. Chociaż jak mówię, teraz mi on nie jest jakiś super ekstra bardzo potrzebny. Ale zawsze to trochę zboostuje to. Także gdzieś tam nam dalej też będzie łatwiej. Okej. Zresztą mi odpaliłem ten boost do doświadczenia jeszcze z itemu, także to też na pewno coś tam daje. Jezus Maria, więcej was matka tutaj nie miała? Jesus fucking Christ. A gdzie mam przejść, bo... Okej, jakoś za siebie, co ciekawe, mam się chyba cofnąć. Na to wychodzi, czyli chyba niepotrzebnie z tymi w ogóle przeciwnikami walczę. No dobra, za chwilę się tutaj rozejrzymy i wtedy zobaczymy, gdzie dokładnie mamy iść. W razie pokonajmy tych tutaj wszystkich przeciwników, którzy się tutaj naprzeczają. Okej. A, dobra, tam musimy wejść, okej. Już się wszystko wyjaśniło. Okej. I tutaj jeszcze pan silniejszy został. Już nie. No nie ominę tych tak czy siak, także lecimy z nimi od razu. Z naszymi silniejszymi atakami. I za chwilę już będziemy chyba na miejscu. Bo w sumie tak naprawdę nie wiem, czy ten Wranik, czy on jest po stronie Imperium, czy jest tutaj zakładnikiem, czy co się dzieje. To jest jakiś naukowiec. Generalnie także on pewnie opracowuje jakąś morderczą technologię. No ale zaraz zobaczymy, czy robi to dobrowolnie, czy jest do tego przymuszany przez Imperium. Okej, on chyba to jakieś droidy tworzy. No nic, dobra, chodźmy, pogadajmy z nim. With all due respect, Master Jedi, you're not authorized to be here. Those doors were pure Durasteel, at least 5 layers thick. How did you even get inside? Disaster relief droids don't care how thick your doors are. Of course. I should have accounted for that. Oh, the Republic troops, yeah. A terrible business. I can assure you, my droids are not responsible. They're equipped for combat, but only for defensive purposes. There's no need to destroy them. I think you've been misinformed. I don't know what you're talking about. I won't argue with an armed intruder. Just give me a moment to make the proper adjustments. These droids are my greatest work. I can't allow you to destroy them. I'm sorry. Dobra, czyli gościu chyba jednak nie jest do tego przemuszany przez Imperium. Także lecimy. Musimy pokonać prototypowego droida. W takim rozrachunku na szybko. Ale nie będzie to zbytnio problematyczne raczej. Używam oczywiście wszystkich ataków strike momentu. I już praktycznie życia nie ma, także poszło bardzo, bardzo szybciutko. Okej. Dobra. Także chodźmy, pogadajmy z nim. A nie, jeszcze jeden, okej. Dobra. Nie ma problemu. Ile ich tu... Będzie ich tu więcej? Chyba nie. Dobra, super. Ten trochę już wolniej pójdzie, bo nie mamy ataków strike momentu, ale to nic. Poradzimy sobie. Wydaje mi się. Jakieś lekslasze, nie lekslasze i tak dalej. Okej, już mamy tam do wykończenia przeciwników. Także spoko. I użyjmy tego na koniec. Bam. Okej, i pogadajmy z nim. Those droids could destroy speeders mid-flight. They were tested against the Empire's strongest men. Yes, the droids were made for the Empire. I supported the Council's decision. I'm not ashamed. The Republic's falling, and they expect brilliant men like me to go down with her. I won't do it. The Republic survived everything so far.
including your droids. I'm aware. I've already noted several improvements to make. I don't expect you to understand. Things being what they are, I'm the one who has to adapt. If the Republic is Corellia's future, I'm willing to look past my political views. You've seen my designs in action. I could create similar things for the Republic, if they'll have me. A traitor like you can never be trusted again. I expected as much. With us or against us, no matter what you can offer. I'd better inform my team of our new criminal status. At least we'll face our punishment together. Bardzo się zdziwiłem, że Kira, że Kirze się to nie spodobało. The Empire's droids have been destroyed. The General's a little busy right now, so you get me. Korsak will be there to deal with Danis and Varric soon. I wasn't expecting the Counselor's information to check out. For your sake, I'm glad it did. Counselor Baylos has proven his loyalty. He's proven he can keep things from the Empire. That doesn't make him loyal. With Labor Valley under control, the Republic set their sights on Axial Park. The Empire's launched a major offensive to keep us out. Armies, walkers, trenches, they're already calling it the Battle of Axial Park. General Aves needs all the help he can get. I'll get there as soon as possible. Axial Park is just a tram ride away from Capitol Square. We win this battle, and the Empire's cornered. Head to Axial Park and check in with the General. He'll tell you what to do. Oczywiście robiliśmy tą bitwę Axial Park jako agent Imperium. No i wtedy Imperium wygrało, teraz podejrzewam, że wygra Republika. Powiedzmy, że to jest druga bitwa o Axial Park, okej? Okej. Dobra, jak stąd wyjść? Tędy stąd wyjść, okej. Czyli tak naprawdę mamy z nim pogadać, czyli w sumie pewnie mogę zrobić to szybko podróżą. Tylko zobaczmy, gdzie dokładnie. Tutaj, w tej części Axial Parku. No, gdzieś tam mniej więcej w tej okolicy mamy szybko podróż, także od razu z niej skorzystajmy. Właśnie, chyba jako, że mam premium, to teraz nie mam... A nie, jest cooldown nadal. O, to ciekawe. Byłem pewien, że na Quick Travela nie ma teraz cooldownu. Pewnie jest krótszy. A nie, też 6 minut, o. To tego pewnie widziałem. Byłem pewien, że premiowcy mają nieograniczone. No ale najwidoczniej nie. Okej, okay, a i mamy nowe wiadomości. To zapewne tam jakieś pierdoły. O właśnie, odnośnie tego, że kupiłem sobie subskrypcję Shadows of Revan, okej. No teraz to jest za darmo, także nie wiem dlaczego mi o tym gra pisze. Nowa nagroda, weźmy sobie. Okej. I dobra. Okej. Zamknijmy to. No i lecimy w takim razie do safe house'u Republiki. Spotkamy się z generałem i zobaczymy, co będziemy musieli tam zrobić na miejscu. Miejmy nadzieję, że nie będzie to aż tak dużo walki, chociaż coś czuję, no jako że mam bitwę Axial Park, to podejrzewam, że ona będzie wyglądać bardzo podobnie jak po stronie Imperium. Czyli będziemy musieli zabijać po prostu sporą ilość przeciwników tutaj na całym terenie, żeby jakby progresować questa głównego. No ale zobaczymy, być może to zrobili trochę inaczej po jasnej stronie mocy. Kurwa, wskoczę tu? No nie wskoczę, naprawdę. Dobra, pojedźmy jakoś tędy. Jeszcze mnie coś przeatakuje, mam nadzieję, że nie za mocno. W sensie nie na tyle, żeby mnie zrzucić, ale chyba nie. Okej, okay, tu już mam oczywiście safe house, także tutaj jesteśmy bezpieczni. Mamy zadanie poboczne, zobaczmy. Chokchingwanga la hagwa chekuska ampasa dobiska. Wama oto chakoga hutapawa do bampaula. Nima futo bunki chuta. We will drive the Empire off Corellia. Magusa no pachonki. Faguta Gioto endia. Tu patula musta, o grangi tampio dume dunca. Wasta micha kolkuka du magi, ta ushagua upa. The Imperials couldn't blow it up? I'm impressed. Fiba naiga twipi tai boka donko wanawanga. Muguto neompi, bedwana nibobo chopo uma. Kava tuto omishka kaba no tesma wetia? What exactly would I be doing? Kokotichoski nawi kuchusi yomata chi pompota. Tebisa kakukape mewata.
Okej, czyli mamy pomóc naprawić pociągi, bo inaczej Republika oczywiście może stracić zapasy i zaopatrzenie tutaj do Axial Parku, także to też sobie jak najbardziej zrobimy, ale w pierwszej kolejności idziemy spotkać się z generałem Avesem. Zobaczymy, co on będzie dla nas miał, co będziemy musieli tutaj zrobić. Jak mówię, zapewne stoczymy po prostu bitwę o ten Axial Park, ale zobaczymy. Na razie chodźmy i pogadajmy z nim. Checking in, General Aves. Captain Kantaris said you needed me. If we need you anywhere on Corellia, it's here. We're getting close and the Imperials know it. We've been on the march since the blockade ended. When we reached Axial Park, the Empire was waiting. Axial Park is the gateway to Capitol Square and a monument to Republic history. Failure isn't an option here. Just tell me how I can be of service. Every time we gain some ground, our troops get ambushed. Between the Special Forces and the Imperial Army, my men are overwhelmed. We're about to start a major offensive into Imperial territory. I need someone on the battlefield dealing with these ambushes as they appear. Whatever the Empire throws at me, I can handle it. I believe it. We've got to secure the ground we have. Our engineers are creating a perimeter of trenches around the command center. The engineers have armed escorts, but the Empire's hit them hard. They'll need your protection until the trenches are stabilized. Tell your men to get working. I'll keep the Empire busy. Move fast and take them down hard. There's too much at stake for games. Got my scouts working to find special forces before they strike. As reports come in, I'll contact you with your next objective. Make sure you're prepared before you head out. There's no time to rest on the battlefield. I jak mówiłem, będzie to wyglądać dokładnie tak samo. On nam będzie później po prostu gadał następne cele, czyli następnych przeciwników tak naprawdę do zabijania, ewentualnie obiekty do zniszczenia / wejścia w interakcję. Także no, zrobimy to też jak najbardziej. Zobaczymy, co będzie bliżej. Jeśli chodzi o zadanie poboczne i główne, to do tego sobie oczywiście pójdziemy. Także za chwilę zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać. Weźmy sobie za chwilę speedera, ok. I zobaczmy mapę. Szybciej będziemy mieli coś tam właśnie z tej bitwy. Także tam polecimy sobie w pierwszej kolejności. I co mamy zrobić? Po prostu mamy pokonać imperialnych w tej lokacji, w tym miejscu. Okej, nie ma problemu. Powinniśmy to zrobić całkiem szybko. Także przelećmy sobie tutaj przez wodę. Zobaczmy mapę, daleko jeszcze nie. Jeszcze trochę w tą stronę musimy podjechać. Tutaj może tą rzeczką, żeby nas nic po drodze nie atakowało. Bo tutaj akurat imperialnych zabijać nie musimy. I dobra, tu już gdzieś mniej więcej możemy zacząć oczyszczanie, tylko że mam wrażenie, że ktoś to mógł już oczyścić za nas trochę. Ale to nic. Lecimy tutaj w takim rozrachunku, mamy pierwszą grupkę. Czy to jest... Aha, dobra, to myślałem, że jakiś Jedi, ale to Sith jednak. Okej. Spoko. Także pokonajmy ich na szybko, okej. No i teraz jeszcze tego Sitha, który się nam tutaj pojawił. To wszystko. Okej. Dobra, czyli 10 przeciwników tutaj mamy pokonać. Dobra, lećmy nawet na tych silniejszych, czemu nie? Oni i tak nie są jacyś bardzo potężni, padają w miarę szybko. Także tutaj nie ma z tym problemu. Okej. I teraz ty, zwykły. I teraz jeszcze 4 zostało nam. Okej, tutaj mamy kilku. Zaatakujemy już tą grupę. Tylko 2? A czemu tylko 2? To jakaś taka niestandardowa bardzo grupka. Mam wrażenie, czemu on strzelał w ziemię? To jest zajebiste pytanie. Czyli znowu by się przydała taka grupka 2 i tu chociaż mamy grupkę 2. Także zaatakujmy ją. Okej. I teraz seed i to będzie tyle. Weźmy sobie, rzućmy nasze silniejsze ataki. Okej. Okay. Our long-range artillery camps are under attack, and the troops need help. Get to those camps. Stop the Empire, and make sure the artillery still functioning. Dobra, ale zanim to jeszcze przyjmiemy sobie zadanie poboczne, które mamy gdzieś tutaj. Gdzie dokładnie? Mijam to. O, dobra, tu mamy jakieś ciało. It's about time you picked up.
Davit's near death. Hanley and Chris are aren't much better. The imps have us locked down tight, and you're not with Corsec, so I'm gonna guess that checkpoint land has been overrun too. I hope you're feeling generous, because our whole mission is in jeopardy unless someone out there can help us. I'll have the imps off of you as soon as I can get there. No! There's something more important. There's a network of surveillance cameras, ServNet, that covers the city and feeds back into monitoring stations here at Corsec Academy. My squad was supposed to infiltrate the Academy and disable those stations. Right now, the Republic can't blink without the imps seeing it. I can see why those stations need to go. What about you? Don't forget about us. Just make sure those stations get disabled first. My squad and I are in the main building. We took out the monitors here before the imps found us, but there are more nearby. Stay sharp, and hurry. We'll see you when you get here. Okej, czyli Imperium jest w stanie obserwować ruchy Republiki, także tym też trzeba się będzie zająć. I w sumie tutaj mamy też spotkać się z tym teamem naprawczym, ale zrobimy to sobie na początku kolejnego odcinka, dlatego że ten już musimy kończyć, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.